Dzień dobry, zapraszam na kolejną relację z budowy stacji Warszawa Główna. Aktualnie znajduję się przed wejściem do stacji Muzeum, czyli Muzeum Kolejnictwa. I pora teraz przejść się w okolice peronów. Na stacji trwają prace budowlano-wykończeniowe. Szczerze mam trochę wątpliwości, czy się uda do 14 tutaj wszystko zrobić. Moje wątpliwości budzi zwłaszcza tempo budowy kładki, które w zasadzie no tak wizualnie niewiele się różni od tego, które było 3 tygodnie temu. Mamy jeden z torów zakończony kozłem. Podam jeszcze tutaj zbliżenie na samą końcówkę torów. Ciekawe, czy on będzie tutaj ostatecznie umieszczony. Zasięgnąłem języka u kierownika i dowiedziałem się, że kładka będzie dokończona w terminie późniejszym, ale póki co ten 14 marca jest niezagrożony, także fajnie. Filmując teraz te prace budowlane na stacji, czuję się, jakbym był jakimś szpiegiem trochę, bo ogrodzenie jest dosyć szczelne. Jak widzicie, mamy koparkę, mamy dużo robotników, którzy robią wykończeniówkę i jak to w życiu, wykończenie czasami trwa najdłużej. A z trochę innej perspektywy, czyli z nadogrodzenia, stacja wygląda właśnie tak. Stacja leży tuż obok linii średnicowej, jak widzicie. I jeszcze zobaczmy z tej perspektywy, jak ona właśnie się prezentuje. A ja jeszcze podjadę w stronę wiaduktu, na który właśnie robię zbliżenie. Albo kładki, jak to woli. Przy okazji nagram przelot Podlasiaka, jak się domyślam. Domyśliłem się dobrze. A tu jedzie Naukowska do Zgorzelca. ED-161. Osobowy do Radomia. Mijanka z osobowym do Warszawy Rembertów. A ja tu robię zbliżenie na koparkę torową. Skład Naukowskich został zatrzymany, jak widzicie. I będzie oczekiwać na sygnał zezwalający na dalszą jazdę. A z kolei z naprzeciwka jedzie najprawdopodobniej skład do Lublina. To był przejazd Fredro z Wrocławia Głównego do Lublina Głównego. A tymczasem Naukowska dostała sygnał i zmierza w kierunku Warszawy Zachodniej. Zrobię zbliżenie na to, co się dzieje w oddali. Jak widzicie, prace są na wielu frontach prowadzone, bo nowe tory muszą zostać położone między Warszawą Zachodnią a Warszawą Główną. I tu będziemy przecinać. I tu panowie będą przecinać. A z kolei
koparka rusza dalej. Mam pytanie. Słucham. Chodzi robić jak to będziesz chodzić, wiesz? Pociąg osobowy Kolei Mazowieckich, piętrowy, Łukowianka. Warszawa Służewiec, Łuków. Jeszcze zbliżenie na warszawską kolej dojazdową EN97. Jest spory, jak widzicie, a ja teraz udaję się w kierunku budowanych schodów, które właśnie wam pokazuję znowu. Firma Trakcja. Budujemy stację Warszawa Główna. W tle pracuje jakiś agregat. A tu mamy rusztowania. ITP, ITD. I tak to właśnie wygląda w tym momencie. A tu mamy póki co schody do nieba, jak widzicie. Ale to wszystko w odpowiednim czasie będzie wybudowane, podobno. Więc trzymamy się tej wersji. Ponownie pojawia się koparka. A w tle widać biurowce przy rondzie Daszyńskiego. Ogromne. Robią wrażenie. A troszkę poniżej tych biurowców mamy różne parowozy. Stacja muzeum to właśnie nie tylko makiety wewnątrz budynku, ale także stare parowozy. A tymczasem troszkę nowsze pociągi. Mamy także EP09, 001. Mamy szybką kolej miejską. S1 do Pruszkowa. Pociągi techniczne. Robię zbliżenie. Okay. Budynek techniczny, być może nastawnia nowa. Odrobinę chaotyczna jest ta prezentacja, ale po prostu nie mogę wejść na plac budowy, no bo nie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za oglądanie. Na stację Warszawa Główna udam się na pewno wtedy, kiedy zostanie otwarta, i zrobię relację właśnie tuż po otwarciu. Dzięki i do następnego.